No dobrze, to dobry wieczór i dzień dobry tam wszystkim. Bardzo się cieszę na to spotkanie i dziękuję bardzo za przybycie. Spotykamy się tutaj dzięki wsparciu Korpusu Solidarności, czyli Programu Rozwoju i Wsparcia Wolontariatu Długoterminowego w Polsce. I bardzo się cieszę, że mamy właśnie taką okazję w tym uczestniczyć. I cóż, dzisiaj zapraszamy Was na wyjątkowe spotkanie z wyjątkową osobą, czyli z podróżnikiem, założycielem Fundacji Poza Horyzonty, z wolontariuszem, społecznikiem, z mówcą motywacyjnym, czyli z Jaśkiem Melą. To jest spotkanie koordynatorów wolontariatu, ale myślę, że też osób, które chcą się dowiedzieć, jak to jest z tym niemożliwe. Czy to rzeczywiście tylko wymówka? Więc Jaśku, jak to jest? Jak to jest? Bóg jeden wie. Każdy ma po swojemu. No i drodzy, witam serdecznie. To się jakoś tak spotykamy online, to się zastanawiam, jak wy to robicie, jak sobie tak zerkam, oczywiście, jak już popatrzę, co tam macie w pokojach, jak ktoś ma kamerkę odpaloną, to jak wy to robicie, że wyglądacie dobrze, bo ja to tak po prostu zawsze tak jakieś wory pod oczami, w ogóle coś tam, tak się wygląda, nie ten, mi się nie udaje efektu wow, przynajmniej na stronę jakoś ten osiągnąć, ale to zupełnie nie o tym, nie o wyglądzie dzisiaj ma być. Cieszę się, że się spotykamy chociażby w takiej formie. Wiadomo, że pewnie wszyscy wolimy takie formy normalne, naturalne, można by powiedzieć po ludzku, spotkań twarzą w twarz, kiedy jednak więcej można powiedzieć właśnie resztą ciała, nie tylko, że tak powiem, paszczą, ale też oczami. Łatwiej jest wtedy po prostu te relacje nawiązać, więc ja bardzo Was zachęcam do tego, żeby nawet w trakcie mojego gadania, że tak powiem, jeżeli komuś z Was coś się w głowie urodzi, jakaś myśl, jakiś pomysł, jakieś pytanie, a może prośba o doprecyzowanie czegoś, bo ja niestety mam styl taki dygrycyjno-roztrzęsiony, można powiedzieć, więc zaczynam dużo wątków, mało które kończę i czasami po prostu gdzieś tam gubię sens. Więc tu bardzo proszę o to, żebyście mnie pilnowali, żebym chociaż parę wątków, które na pocztę mógł dokończyć. No to jako, że zacząłem od tego, że tak wyglądam średnio dzisiaj twarzowo, też pewnie wiecie, zawsze jest dobrze, a propos wymówek, zawsze jest dobrze na kogoś się zrzucić. Chciałbym się zrzucić może nie na żonę, ale bardziej na dzieciaki, bo taką mam od pewnego czasu, od 1,5 roku w sumie, nową rolę społeczną, rolę ojca. Teraz już dwójki dzieciaków, tak się śmiejemy z żoną, takie mamy właśnie szybkie owoce pandemii. No tak, sprzyja to pewnym płaszczyznom życia, z czego ja się bardzo cieszę. Wiecie, jak jest. Często jest tak, że w życiu sobie wmawiamy, że na pewne rzeczy nie ma czasu i często paradoksalnie to właśnie moim zdaniem najistotniejsze rzeczy takie jakoś odpychamy, nie? Zawsze na to będzie moment. Kiedyś takie ładne zdanie usłyszałem, że właściwie to żaden moment w życiu nie jest dobrym momentem na dzieciaki, bo dzieciaki nam rozwalają nam świat. Ale tak to jest, że zawsze jak coś się rozwali, to potem się to składa w inny, nowy sposób. No i ja oczywiście doświadczam tego, że to poukładanie w nowy sposób jest poukładaniem, moim zdaniem, jak należy. Człowiek się całe życie uczy. Ja na przykład chcę Wam powiedzieć, że przez 31 lat swojego życia tak sobie całe życie układałem, żeby nigdy nie musieć wstawać wcześniej rano i zawsze się jakoś udawało, nie? Nawet w szkole średniej jakoś te pierwsze lekcje tak się troszeczkę pomijało. Udawało mi się tak wszystko zorganizować, a to pracowałem w swojej fundacji, więc troszeczkę ten czas mogłem sobie naginać, a to teraz prowadzę swoją działalność, to też sobie czas układam. No i dwójka dzieci w moim życiu uświadomiła mi to, czego nigdy sobie nie wyobrażałem, czyli to, że Jasiek Mela, jestem w stanie wstawać o 6 rano. W ogóle mi się to wydawało, to mi się wydawało niemożliwe. Tu mówimy, że niemożliwe to tylko wymówka. Ja myślałem, że tam bieguny da się, maratony da się przebiegać, wstawać rano nie da się, przynajmniej nie w moim przypadku, a tu proszę się okazuje,
że jednak można, więc po prostu całe życie się człowiek czegoś o sobie i o innych uczy, ale właśnie chciałbym się tutaj w tle, jako że właśnie technologię warto wykorzystywać na maksa, to chciałbym się z Wami podzielić, prezentacja to brzydkie słowo, ale zdjęciami z różnych podróży, żeby właśnie Was tutaj od tej swojej paszczy na żywo uchronić. Ale jak na złość teraz akurat mi się nie pokazuje okienko, znaczy udostępnianie. Nie działa mi w taki sposób, jaki bym chciał, żeby działało. No, przed chwilą z Magdą sprawdzaliśmy, a teraz jak klikam udostępnij, to nie ma tego, co bym chciał udostępnić. Znaczy nie widzę po prostu swojego pliku prezentacji. Także widzicie, no, technika zawsze nas tu może jakoś przerosnąć. Mam do wyboru. Wybierz okno lub aplikację. Pliki. Ja bym wybrała okno i próbowała wtedy, a jeśli nie, to możesz przesłać mi i... Spróbujmy. Czy widzicie, moi drodzy, zdjęcie? O. Tak, no to, jest okej. Okay. Czyli tak jak powiedziałem, żeby Was nie zamęczać swoją niewyspaną gębą dzisiaj, grudniu 2021, to zapraszam do oglądania mojej gęby, kiedy byłem trochę młodszy, kiedy byłem jeszcze piękny i młody, przynajmniej młody. Ale właśnie chcę od razu na wstępie powiedzieć, moi drodzy, że te tutaj zdjęcia, które w tle się będą wyświetlały, to będą zdjęcia z podróży, z różnych projektów, które dla mnie były szalenie ważne i dały mi okazję gdzieś tam wejścia w takie bardziej, no nie wiem, można powiedzieć świadome, aktywne życie, życie pełne różnych podróży, innych rzeczy, bo będą tutaj zdjęcia i z wyprawy na biegun północny i południowy. Pół mojego życia temu tak naprawdę, z 2004 roku, więc już można powiedzieć mocno, mocno archiwalne. Będą podróże tutaj na Kilimandżaro z grupą osób z różnymi niepełnosprawnościami, Elbrus i nie wiadomo, co jeszcze mi się tam zgrało, więc mam nadzieję, że teraz cokolwiek robię przy komputerze, zawsze córka półtoraroczna mi tu, chociaż staram się jak najmniej oczywiście matrycę tam przy niej wyświetlać, ale jednak czasami trzeba, to zawsze mi tam pomaga, więc mam nadzieję, że nie dorzuciła ten, za dużo bzdur. Pewnie wrzuciła same swoje zdjęcia. No, ale chcę na wstępie powiedzieć, moi drodzy, że oczywiście tutaj w tle się podzielę fotografiami z różnych projektów, które się udały, bo tak to często jest, że kiedy się spotykamy, kiedy ktoś zazwyczajowo wychodzi na środek i opowiada, tutaj środka nie mamy, bo się widzimy online, to jest takie kuszące, żeby wiecie, żeby taki czas, kiedy reflektor świeci na niego, kiedy mikrofon się ma w łapce czy gdzieś przed sobą, no to żeby się pochwalić, nie? Żeby opowiadać o różnych rzeczach, które mi się udało zrobić, które osiągnąłem, które generalnie się udały i zakończyły sukcesem. Taka jest jakaś niepisana tradycja. I trochę od tego będą tutaj te zdjęcia. Będą pokazywały oczywiście projekty, które się udały i wyprawy zakończone właśnie szczytem, metą czy innymi rzeczami. A tak jakiś czas temu, pokazując gdzieś te zdjęcia, tak sobie pomyślałem, że wiecie co, jakbym właśnie wrzucił tutaj zdjęcia tego, jak wyglądam o tej 6, a czasami 5:30 rano, jak trzeba wstać do maluków. A oczywiście oboje mają mega synchron i w tym samym momencie jest po prostu decybele podskakują. Nie ma mowy, żeby nie wstać, bo zaraz jeden palec w oku, drugi mam w nosie, no i ten. I nie idzie normalnie przestawić tego budzika, bo on jest nieprzestawialny. To właśnie jakby tutaj, jakbym Wam pokazał zdjęcie, jak wyglądało o 5:30 na przykład w poniedziałek, albo nie, w niedzielę, kiedy normalnie człowiek by się mógł wyspać, a tu nie. Albo zdjęcia z wypraw, które się nie udały, a takich było dużo. Albo o tu, zobaczcie, tu siedzę załamany i całe szczęście, że nie ma takiego dymka u góry, który by pokazywał, co mam w głowie, bo byłoby to iście niechrześcijańskie myśli. To wiecie co, to oczywiście taka prezentacja by była do bani, by potem Magda powiedziała, chłopie, to w ogóle co to ma być, nie? Miało być jakoś motywujące, a to w ogóle kaszana, nie? Ale tak sobie myślę, że być może taka prezentacja, przynajmniej od strony wizualnej, byłaby może bardziej szczera, byłaby może po części bardziej autentyczna. No bo tak jest, że my często spotykamy na swojej drodze różne ograniczenia, różne trudności. Ja bym chciał
nie wiem, może tak lekko masochistycznie, tak jakby mi było mało trudności w życiu, to jeszcze podawać. Trochę wiecie co, moi drodzy, porozmawiać o różnych trudnościach i przeszkodach, które nas oddzielają od różnych rzeczy, które sobie planujemy, od różnych rzeczy, które chcielibyśmy byśmy robić, nie? Także na tej przestrzeni wolontariatu, no bo jesteśmy i widzimy się telematrycowo, zamiast inaczej z tego samego powodu, z powodu którego no w ogóle nasze życie od tam, nie wiem, ilu już 2 lat czy co, wygląda dość mocno inaczej, czyli z powodu pandemii. I wiecie, i mnie całe życie rodzice uczyli, całe życie mnie jakoś faszerowali takim podejściem do życia, żeby zawsze we wszystkim starać się szukać pozytywów, żeby w każdej, nawet jakiejś takiej naprawdę trudnej, nieprzyjemnej, niekorzystnej sytuacji szukać możliwości, a nie patrzeć sobie na te wszystkie rzeczy, które nas przygniatają. I wiecie, ja nie chcę teraz tutaj uprawiać jakiejś takiej herezji i mówić o tym, że nie wiem, że COVID jest dobry, bo wiadomo, jakby ginie mnóstwo ludzi, wiele osób przechodzi przez straszliwe trudności w ogóle. Nie ma się co na tym teraz rozwlekać, bo wiemy jak jest, nie? Mnóstwo zła i szczęścia z tego powodu się dzieje. Ale myślę sobie, że też czasami jest tak, że nawet właśnie sytuacja pandemiczna dla wielu z nas może być trochę taką niestety wymówką, czymś oddzielającym nas od przede wszystkim od drugiego człowieka. Nie? Można sobie pomyśleć, wolontariat to wiecie, to jest w ogóle ostatnia rzecz, którą można by w tym momencie praktykować, nie? W sytuacji covidowej, bo jesteśmy pozamykani i w ogóle, nie? A to jest bujda, to czego ja doświadczam w wielu organizacjach, w których działam, jakoś tam się troszeczkę angażuję, to, że bardzo często bywa tak, że najcenniejszą rzeczą, którą możemy dać drugiemu człowiekowi, niezależnie od tego, czy się angażujemy w działania wolontariackie, nie wiem, w fundacji czy stowarzyszeniu, które działa w hospicjum, czy działa z osobami starszymi, czy z osobami w kryzysie bezdomności, czy z osobami niepełnosprawnymi, tak jak myśmy się na tym skupiali w działaniu naszej Fundacji Poza Horyzonty. To najcenniejszą moim zdaniem wartością, którą każdy z nas ma, i tu nie ma wymówki żadnej, że nie mamy, wiecie, potencjału do tego, żeby komuś pomóc, to najcenniejszą wartością moim zdaniem jest obecność. Jest po prostu obecność w taki czy inny sposób, nie? I warto sobie moim zdaniem pomyśleć o tym, że skoro w tym momencie trochę covidowo jesteśmy poodcinani i nie wiem jak wam, ale mi dosyć często doskwiera jakaś taka, może mówię, jak koło zamachowe czy bumerang wraca do tego samego, z 2 dzieci na pokładzie, jakby nie mogę mówić o samotności, bo jej nie ma, ale o pewnych brakach, nie? Że czasami brakuje mi wyjścia tu albo planowania podróży. Jak mnie ktoś niedawno pytał, jakie mamy plany podróżnicze. Tak, no, w tym momencie to wiecie, no to tam w mapach Google'a sobie, Street View odpalam i sobie podróżuję, zwiedzam, spaceruję. Nie? No taki jest czas, ale sobie myślę, że jeżeli my, nie jeden z nas odczuwa jakieś takie elementy samotności, jakieś braki obecności drugiego człowieka w naszym życiu, to pomyślmy sobie o tym, ile jest osób, które w tym momencie być może nie mają nikogo, być może nie ma im kto włożyć palca w oko rano, nie ma kto się do nich uśmiechnąć, czy do nich po prostu zagadać, nie? Jest bardzo wiele takich miejsc, jest wiele takich osób, którym myślę, że możemy się przydać, nie? Tutaj taka anegdotka, jak mi się przypomniało, jak jakieś półtora roku temu, bo w mieszkaniu, w którym teraz goszczę, na krakowskim Kazimierzu, tutaj z żoną mieszkamy od 2 lat. No i ja bardzo, jak się wprowadziliśmy, chciałem tak jakoś, znaczy oboje chcieliśmy zadbać o jakieś relacje sąsiedzkie, ale wiemy jak jest. Czasami jest tak, że łatwiej jest do kogoś zagadać, a czasami trudniej, nie? Różne bariery jakoś tam się pojawiają. No i pamiętam, jak jakieś półtora roku temu, jak moja żona była w pierwszej ciąży, tak sobie pomyślałem, kurczę, mieszka u nas trochę starszych osób, a może właśnie ten COVID to jest fajny taki pretekst, wiecie, żeby jakoś się zagadać, nie? Żeby jakiś tam znaleźć element wspólny. I na ścianie kamienicy, w której mieszkam, jest taka wygrawerowana tablica upamiętniająca działania jednego batalionu Armii Krajowej.
A w tejże kamienicy trzy piętra w tym momencie nade mną mieszkają takie trzy starsze panie. Wszystkie są koło 90. Trzy siostry, które w ogóle niewykluczone, że też brały udział w działaniach Armii Krajowej, nie wiem. I już dawno chciałem jakoś do nich zagadać. Tak któregoś razu, to był jakiś taki cieplejszy dzień, stałem sobie przed kamienicą, stałem w t-shircie, w krótkich spodenkach, no to od razu wiadomo, widać niepełnosprawność, żona, mówię, w zaawansowanej ciąży i widzę, że idzie jedna z tych starszych pani, sobie przechodzi. Więc podchodzę do niej i zagaduję, mówię, wie pani co, no bo jest COVID, są zalecenia, żebyśmy siedzieli w domach, to pomyślałem, może coś byśmy dla pań zrobili, nie? Może bym poszedł zrobić panią zakupy, jakoś tak bym się przydał, nie? Ta pani mi mówi, nie, dzięki chłopcze, czy chłopczyku nawet, my to potrzebujemy takich pretekstów do tego, żeby wychodzić z domu, nie? Jakby jeszcze ktoś tam robił zakupy, gotował i w ogóle to my w ogóle byśmy nie miały po co wychodzić, a przecież trzeba, nie? I patrzy na mnie ta pani, mówię, ona ma chyba 92 lata i tak patrzy na mnie i mówi, no tak, ale bo ja widzę, że pan tutaj trochę niedomaga, żona już z takim brzuchem dużym, może my byśmy państwu coś pomogły, może my byśmy zrobiły zakupy dla was, nie? Albo coś ugotowały, a może posprzątać mieszkanie, się tak śmieję, mamy mieszkanie na parterze, jak zasłonki są odsłonięte, to tam widać, że jest to sprzątać, nie? I wiecie, ja w ogóle mnie wmurowało, myślę sobie, kurczę, no panie, naprawdę, żeby absolutnie nikogo nie obrazić, bo absolutnie nie chcę użyć słowa starsze, czy nie daj Bóg stare, ale patrzcie w ogóle z jakim powerem życiowym. I tak sobie pomyślałem, że kurczę, że w ogóle te różne słowa czasami, którymi siebie czy innych określamy, jakie one są względne. Że ja, kurczę, no znam wielu ludzi, miałem okazję spotkać wielu ludzi, wielu nastolatków, wielu studentów, którzy są starzy, którzy naprawdę mentalnie są trochę takimi, przepraszam, dziadami, bo im się nie chce, bo widzą same problemy, bo widzą ograniczenia i mają głowy często pozamykane, absolutnie nie generalizując, nie chodzi mi o wszystkich czy coś, nie? To nie, że tak, jestem po 30, to wszystkich, wiecie, nastolatków już z buta. Absolutnie nie, młodych siła, nie? Ale że czasami nam się te różne rzeczy jakoś tak gubią i zatracają. Jeszcze a propos starszych pań. Jakieś półtora miesiąca temu, że wychodzę sobie przed kamienicę, spotkałem znowu jedną z tych pań i tak mnie zagaduje i mówi, ach, wie pan co, taka tragedia, bo tej nocy odeszła od nas Helenka. Ja mówię, jejku, strasznie przykro, nie? W ogóle moje kondolencje. A kiedy będzie pogrzeb? Mówi, pogrzeb? Dzisiaj wieczorem. Mówię, ale jak dzisiaj wieczorem? No tak, no wie pan, no 20 lat z nami była, już do kuwety nie robiła, już nie bardzo coś tam jadła. Mówimy o kocie? Mówi, tak, a co pan myślałeś, że o której z moich sióstr? Nie, proszę pana, my się świetnie mamy, my tu jeszcze mamy w ogóle dużo na tym świecie do zrobienia, pan nas nigdzie nie wysyłaj, nie? A pytał pan, kiedy pogrzeb? No to pogrzeb dzisiaj wieczorkiem. I tak naprzeciwko naszej kamienicy jest taki stary kościół, przed nim taki murek, a przed tym murkiem jeszcze taki kawałek zieleni. I ta pani tak zerka i mówi, pan za młody jesteś, pan nawet nie wiesz, że ten tutaj trawniczek pod naszą kamienicą szacowną, to takie nasze tajne cmentarzysko. O, żeby pan wiedział, tu już piesków, kotków, to my troszkę żeśmy, no i dzisiaj wieczorem tu będziemy właśnie pogrzeb wyprawiały Helence. Ja mówię, no to okej, to może by coś pomóc. Ona, nie, proszę pana, bo ja nie wiem, czy pan wie, ale to jest nielegalne, więc to nie, pod osłoną nocy same to zrobimy. Słuchajcie, wychodzę 21 do piekarni, bo mamy taką prawie całodobową piekarnię i widzę te 300 szypanie. Nie ubrane tak jak zazwyczaj, jakoś wzorkowo, tak bardziej wzorzyście, tylko wszystkie trzy ubrane na czarno. Pierwsza niesie czarny worek, trzecia niesie saperkę, mijają mnie i mówią, akcja Helenka. Także jakby nie wiem, czemu to opowiadam, żeby powiedzieć, że zobaczcie, jak po prostu, jak to wszystko jest względne, nie? Że właśnie nawet w takiej sytuacji pandemicznej, w spotkaniu z drugim człowiekiem, to my się możemy naprawdę wiele nauczyć.
I tak chcę też powiedzieć, że nawet te zdjęcia, które tutaj w tle się przewijają, tu jakieś dziwne cuda, jakieś zorza polarna, inne rzeczy nad sufitem. Chcę was tak, moi drodzy, trochę uczulić, że przy tych zdjęciach oczywiście te różne landszafty, jakieś widoczki, zorze, niezorze, to one są tutaj pretekstem do chociażby tak minimalnie tymi obrazami opowiedzenia o tym, co jest clue podróżowania, przynajmniej według mnie. To nie są widoki, to nie są właśnie jakieś same przygody, same w sobie, ale to jest zawsze okazja do spotkania drugiego człowieka. To jest moim zdaniem najcenniejsza rzecz. Spotkania z drugim człowiekiem, który czasami inaczej patrzy na świat. Według mnie dokładnie tym samym jest wolontariat. Ja tak czasami mówię o tym, że ja osobiście 12 lat prowadziłem fundację. Jak mam tylko sposobność, chętnie się angażuję w różnego rodzaju działania pomocowe z powodów, nie wiem, może to głupio zabrzmieć czy coś, ale w dużej mierze z powodów dosyć egoistycznych. W dużej mierze, jakby nie chcę powiedzieć, że jakby zupełnie interesownie czy coś, ale w dużej mierze staram się jakby robić to, co mogę dla drugiego człowieka, dlatego że to mi osobiście bardzo wiele daje. Bardzo podbudowuje im moje poczucie wartości. I tu wiadomo, kogoś to może oburzyć, bo my czasami mówimy, czy często się słyszy, że pomaganie powinno być w 100% altruistyczne. I ja szczerze mówiąc w to nie wierzę. Nie chodzi mi o to, że pomagaj, kiedy coś dostaniesz w zamian, nie? Pomagaj dla gadżetów albo dla słowa dziękuję, bo zupełnie nie o to chodzi. Ale uważam, że nie ma w tym nic złego, w tym, żeby robić dobre rzeczy, a potem gdzieś wieczorem kładąc się spać, czy kiedy ktoś się tam kładzie spać, pomyśleć sobie, no, to był dobry dzień. To był dzień, kiedy naprawdę zrobiłam coś sensownego, nie? Kiedy kawałeczek tego świata zmieniłem czy zmieniłam na lepsze, nie? Omówmy się, to poczucie, mówi się czasami w ogóle, że pomaganie jest w jakiś sposób uzależniające, to uczucie jest dobre, to uczucie to jest taki moim zdaniem właśnie niematerialny ekwiwalent w cudzysłowie takiej zapłaty za pomaganie. Ja może jak to powiem, to może nie zabrzmi jakoś zbyt wiarygodnie, bo ja tak mi się po prostu życie poukładało, że od czasu właśnie wypraw na biegun północny i południowy z Markiem Kamińskim w tym 2004 roku, tak mi się trochę przewracało w ogóle w życiu, mi i mojej rodzinie, gdzieś kamery trochę nam na pewien czas życia zaczęły towarzyszyć, pojawiły się media, różne inne rzeczy. Ale zdałem sobie sprawę też z tego, że swoimi działaniami też można właśnie motywować innych ludzi do działania. I to absolutnie nie mam na myśli, wiecie, motywowania do jakichś ekstremalnych podróży, nie? Ale właśnie motywowanie do po prostu zauważania w swoim otoczeniu drugiego człowieka. A, no i mówię, i może to nie zabrzmi zbyt wiarygodnie, bo tak mam po prostu czasami, że gdzieś mnie proszą o to, żebym gdzieś się publiczniej wypowiedział, ale ja muszę wam szczerze powiedzieć, że ja jestem takim gościem, który niespecjalnie ma gdzieś wewnętrznie ugruntowane takie poczucie własnej wartości. I czasami mam tak, że gdzieś się zatapiam w jakieś takie bezsensowne narzekanie i takie w ogóle bzdury. Całe szczęście, że mam cudowną żonę, która w przenośni biega za mną z wałkiem i mi po prostu bzdury z głowy wylatuje. Więc ja będę siedział tak, bo tym uchem mi wlatują, a tym wylatują, nie? Więc tu mam brudne ucho od tych bzdur. I mam po prostu czasami tak, że gdzieś mi się to wszystko zaczyna jakoś tam sypać. I właśnie takie sytuacje życiowe, kiedy mam okazję spotkać się z drugim człowiekiem, podzielić się kawałkiem siebie, bo myślę, że to jest klucz spotkań po prostu z ludźmi, nie? Że możemy zaoferować komuś historię swojego życia, że czasami paradoksalnie doświadczam tego, że cenną rzeczą, którą możemy się podzielić, jest jakiś element naszej biedy. Ja przed moim wypadkiem, który miał miejsce 20 lat temu, kiedy miałem 13 lat, mówię o wypadku, w którym straciłem rękę i nogę, a tak naprawdę to na pewien czas mojego życia
takie miałem poczucie, jakbym stracił coś dużo, dużo cenniejszego niż kawałek, fizyczny kawałek siebie. Miałem trochę takie poczucie, jakbym stracił, mocne słowa, ale szczere, z serca, jakbym stracił poczucie sensu życia, jakbym całkowicie stracił poczucie wartości, bo wówczas dla nastolatka kompletnie po prostu nie zdawałem sobie sprawy z tego, że mimo niepełnosprawności można żyć fajnie, aktywnie, uprawiać sporty, robić różne rzeczy, żyć na równi z innymi. Nie? My tak mówimy czasami, że godność jest niezbywalną wartością człowieka. Problem jest taki, że czasami niektórzy z nas gdzieś gubią swoją godność, zapominają o niej, nie? Ja przestałem zupełnie wierzyć w to, że moje życie ma wartość, nie? Był taki czas w moim życiu, kiedy wszystko mi się wydawało szare, głupie, bezcelowe i bezsensowne. Kiedy mi się wydawało, że całe zło tego świata się po prostu jakoś tak uparło na mnie i na mojej rodzinie Melów, nie? Bo to tak jest, że kiedy po prostu dzieje się w życiu coś makabrycznego, no to my ciężko, żebyśmy byli w stanie na dzień dobry to przyjąć z otwartymi ramionami. Nie? Dzisiaj zauważam dużą wartość także w tych trudnościach, także nawet w tragediach życiowych. Nie? I dzisiaj jestem absolutnie pewien, że gdyby nie mój wypadek, to nie wydarzyłyby się też wszystkie następstwa tego wypadku. Bardzo wiele pięknych i cudownych rzeczy, niezwykłych spotkań, z których wiele fajnego i dobrego dla mnie wynikło. Nie? Mało tego, dzisiaj mogę wam szczerze powiedzieć, że jestem wdzięczny za wszystkie doświadczenia, nie? Które mnie w życiu spotkały, ale to nie znaczy, że kolejne jakieś życiowe nieszczęście przyjąłbym w ogóle, wiecie, z wielką radością, nie? Żebym powiedział, o Panie Boże, dziękuję Ci za to, nie? I ciężko, żebym te 20 lat temu stwierdził, że o super, ta niepełnosprawność to może dla mnie jest jakaś szansa. No nie, jakby zawsze jak coś tracimy, to się to wydaje ze wszech stron złe i po prostu ciężkie i niepotrzebne. Ale chciałem tu powiedzieć o tym, że właśnie czasami jest tak, że możemy się w spotkaniu z drugim człowiekiem podzielić naszą biedą. Przed moim wypadkiem, tu nie chcę się za bardzo, wiecie, nad sobą użalać, bo nie robimy tutaj tego popołudnia, wiecie, konkursu tragedii czy coś, nie? Każdy ma jakieś swoje trudności, ale mając 7 lat straciliśmy z rodziną, straciliśmy dom, w którym mieszkaliśmy w wyniku pożaru. A pół roku później straciłem młodszego brata, który utonął na moich oczach. I moja mama, która jest zawodowym psychologiem, ona mi kiedyś powiedziała właśnie tak ładnie, że oczywiście, że dzięki studiom, dzięki przeróżnym kursom, dzięki praktyce zawodowej wiele się nauczyła i uważa, że ta pomoc psychologiczna, taka teoretyczna, ona też ma bardzo dużą wartość, ale mówi, że są takie momenty, kiedy spotyka się w swojej pracy z kobietą, która straciła dziecko. I może siąść z taką osobą, zdjąć okulary i powiedzieć, wie pani co, ja po części chyba panią rozumiem. Nie mogę w 100% powiedzieć, że panią rozumiem, bo nigdy nie mam sposobności, wiecie, dokładnie wejść w buty drugiego człowieka. Nawet jak spotkamy kogoś, kto doświadczy takiej samej sytuacji, jak spotkam kogoś, kto też stracił jedną rękę i jedną nogę, nawet na podobnym poziomie, to może my się zrozumiemy, a może nie, bo te doświadczenia mogą nas zupełnie inaczej jakoś ukształtować, nie? Ale mówi, wracając znowu do mojej mamy, mówi, że te momenty, kiedy może zdjąć okulary, powiedzieć, rozumiem panią, jakby znam ten ból, ale znam też uczucie, które przychodzi później. Wiem, że chociaż w tym momencie, kiedy pani przeżywa takie cierpienie, to się wydaje w ogóle nieogarnialne, że to się wydaje w ogóle nie do udźwignięcia, to chociaż te słowa może brzmią makabrycznie, da się przez to przejść. Ja mam takie doświadczenie. I moi drodzy, właśnie ja, jak się czasami spotykam z ludźmi, to czasem wydaje mi się, że w ogóle jestem o tym przekonany, że dużo cenniejszą rzeczą, którą mogę się podzielić, jest nie doświadczenie, nie wiem, włażenia na bieguny Kilimandżaro, Elbrus czy jakieś inne góry, bo umówmy się, no prawda jest taka, że jakby przy takich wyprawach, z takich wypraw nie wynika jakoś wiele praw jakichś uniwersalnych. Jest to mało użyteczna na co dzień umiejętność, nie?
takich wypraw na bieguny, nie wiem, zbudowania iglo przy wyprawie. No jaki iglo? Ja się zastanawiam, czy w tym roku, jak rok temu, też będzie chociaż troszkę śniegu za oknem i można będzie dzieciaki na sankach poprzewozić. Ale mam takie poczucie, że właśnie to, czym mogę się podzielić z ludźmi, którzy przechodzą różne trudności, nie są te spektakularne, można powiedzieć, doświadczenia jakichś dalekich wojaży, ale są właśnie te trudności. I bardzo jestem wdzięczny za to, że czasami mam taką okazję, że ktoś mnie zaprasza, nie wiem, na przykład do szpitala, do kogoś, kto przeszedł być może podobny wypadek do mojego, być może zupełnie inny, nie? Ale znalazł się w takim momencie, kiedy wydaje mu się, że choroba, niepełnosprawność, jakaś tragedia, która go czy ją spotkała, że oznacza taki mur beton, taką ścianę, za którą nic nie ma, której się nie da przekroczyć. To jest dla mnie właśnie mega, że mogę w spotkaniu z takim człowiekiem, wiecie, nie gadać, nie szukać jakichś tam mądrości, cytatów czy innych rzeczy, ale mogę komuś, kto stracił nogę, nie wiem, pokazać swoją metalową nogę, podciągnąć nogawkę i trochę porobić za małpkę pacana, ale powiedzieć komuś, zobacz, no, da się chodzić, da się biegać, da się tańczyć, jeśli się za bardzo człowiek nie wstydzi. Da się żyć normalnie i aktywnie, to jest pewna wartość, nie? Mówię o tym dlatego, moi drodzy, właśnie, że wydaje mi się, że w wolontariacie my niejednokrotnie gdzieś się konfrontujemy też ze swoimi przeżyciami, czasami ze swoimi trudnościami, czasami ze swoimi tragediami, jeżeli takie tragedie przeszliśmy, a czasami jakby z innymi trudami, nie? Nie chcę przez to powiedzieć, że jak ktoś nie przeszedł żadnego w życiu wypadku, to ciapek jest i nie ma, zupełnie nie tak, nie? Ale że właśnie czasami możemy się, tak jak powiedziałem, podzielić jakąś naszą biedą, jakąś naszą niemocą, jakąś naszą słabością. Ja oczywiście dzisiaj, jako że tytuł też naszego spotkania jest tutaj o tym, że to słowo niemożliwe często jest jakąś naszą wymówką, ale ja też chcę bardzo, tak właśnie trochę przekornie, zachęcić was i siebie do tego, żebyśmy potrafili się też konfrontować z naszymi słabościami i ograniczeniami. Nie po to, żeby sobie jakoś dodatkowo dowalać, ale po to, żeby uświadomić sobie, że my wszyscy mamy różne braki. Ja pamiętam, jak podczas wyprawy na Kilimandżaro, dla mnie takiej niezwykłej wyprawy, nie ze względu na że tak powiem, ulokowanie geograficzne szczytu, na który się wdrapywaliśmy, ale ze względu znowu na towarzystwo, bo to była wyprawa zorganizowana przez Fundację Ani Dymnej, która mnie w ogóle zainspirowała też do założenia swojej fundacji. Tak to czasami jest właśnie, że życie to jest takie, wiecie, jak takie domino, nie? Warto się ustawić w dobrym miejscu i być takim po prostu elementem takiej pozytywnej fali, nie? No, ja wielu takich ludzi inspirujących spotkałem. W każdym razie Ania Dymna zorganizowała wyprawę na Kilimandżaro. Ja tam na tej wyprawie się znalazłem razem z trzema osobami na wózkach inwalidzkich, dwoma osobami poruszającymi się o kulach, dziewczyną bez obu rąk, chłopakiem po resekcji płuca w wyniku raka, jednym chłopakiem niewidomym. I to było dla mnie po prostu niesamowite doświadczenie. Niesamowita konfrontacja z żywymi ludźmi, ale też, moi drodzy, z moimi głupimi, czasami nawet takimi krzywdzącymi wyobrażeniami. Bo my często tak mamy, że to jest też taka ludzka cecha, ocenianie. Ocenianie drugiego człowieka. Ktoś się do czegoś nie nadaje, do czegoś nadaje, a do czegoś się nie nadaje. Nie? I ja chcę wam powiedzieć też, że mi jako osobie... Tak się czasem śmieję, nazywając siebie osobą niepełnosprawną. No bo to tylko jasne, tak? Niepełnosprawne. Ale ja mam takie poczucie, że właśnie wielu ludzi, których w życiu spotykam, to są ludzie, których ja celowo nazywam tak zwanymi niepełnosprawnymi. Dlatego, że czegoś tam im fizycznie brakuje. Ten nie ma ręki, ten nogi, ktoś jeździ na wózku, ktoś jest niewidomy, ktoś jeszcze coś tam ma innego. Ale jakbyście popatrzyli na życiorysy wielu z tych osób,
na to, co robią, jak funkcjonują, jak podchodzą do życia, no to słowo niepełnosprawne w ogóle nie pasuje do wielu z nich, bo duża część z tych osób są ludzie w ogóle nadsprawni, ludzie kosmicznie aktywni. I tak mi się przypomniało, jak właśnie podczas tej wyprawy na Kilimandżaro, bodajże Jarek, taki chłopak, który stracił obie nogi w wypadku, jeździ na wózku, on tak powiedział, ładnie czy nieładnie, no, ciężko ocenić, że każdy człowiek jest w jakiś sposób niepełnosprawny. Że każdy z nas ma jakąś swoją niepełnosprawność, jakieś ograniczenie, ale takie ograniczenie jest zazwyczaj siedzące w naszej głowie. I myślę, że czasami jest tak właśnie, że brak pasji, brak przekonania do tego, co robimy. Brak umiejętności po prostu cieszenia się z życia. Brak marzeń, brak aspiracji. To są dużo większe niepełnosprawności niż wózek, niż proteza nogi, niż biała laska osoby niewidomej. Wiele z tych rzeczy, które naprawdę są paraliżujące, to one właśnie nie siedzą w rękach, nogach, czy tam innych, wiecie, organach wewnętrznych, czy we wzroku, słuchu, czy innych rzeczach, ale właśnie siedzą w naszych wyobrażeniach, w tym, że często my sami sobie wmawiamy, że do czegoś nie nadajemy, że coś jest za trudne, że coś jest niemożliwe. I żeby było jasne, ja też nie chcę powiedzieć, że absolutnie nie ma rzeczy niemożliwych. Bo jest tak, że my mamy pewne swoje możliwości, które też są ograniczone. Nie? Kwestia jest taka, że zazwyczaj to, co my uznajemy jako jakąś taką granicę naszych możliwości czy naszej wytrzymałości, taka granica istnieje. Nie? U każdego z nas jest ona w innym miejscu, ale zazwyczaj te granice znajdują się dużo dalej niż nam by się wydawało. Że kiedy zaczynamy po coś sięgać, kiedy mamy wokół siebie fajnych ludzi, to naprawdę wiele rzeczy staje się dużo, dużo łatwiejszymi. Łatwiejszymi, a niekoniecznie super łatwymi, nie? To jakby mówię, że wiecie, jeżeli sobie coachingowo zamiast problem powiemy wyzwanie i tam jakieś parę innych takich zrobimy roszad słownych, to wcale nie znaczy, że nagle wszystko się tam super doskonale układa. Nie? To jakby to nie jest do końca tak. Ale właśnie myślę, że wiele z tych rzeczy, spośród tych rzeczy, które my nazywamy niemożliwymi, to one się stają, magicznie się stają niemożliwe, bo my mamy trochę taką moc. Nie? W tę stronę to działa zawsze. W drugą stronę działa czasami, nie? Ale jeżeli tego spróbujemy. I chcę wam właśnie powiedzieć, że tak patrząc sobie właśnie też tutaj na te różne zdjęcia w tle się przewijające, to co, tak jak powiedziałem, jest najistotniejsze przy tych różnych wyprawach, to nie jakieś zdobywanie danych miejsc, osiąganie jakiegoś wyznaczonego wcześniej celu, ale właśnie spotkania z ludźmi. I to, co chyba najwięcej mi dodało takiego powera do tego, żeby starać się nad sobą jak najmniej użalać, starać się właśnie widzieć możliwości, oprócz gigantycznej pracy 33-letniej, bo tam za chwileczkę urodziny 33-letniej pracy moich rodziców, to były właśnie takie spotkania, jak spotkanie z Markiem Kamińskim, który nie chodzi o to, że dał mi okazję, abym stał się, nie wiem, pierwszym niepełnosprawnym, który blasł na oba bieguny w jednym roku, albo najmłodszym, czy coś. Nie? To w ogóle takie są hasła, dla mnie przynajmniej nic nieznaczące. Poza tym, wiecie, moi drodzy, też ile można na tym płynąć, nie? Najmłodszy zdobywca oba biegunu, 15-letni, nie? Już 33 na karku, lada chwila i co, będę miał 70 lat i będę potem mówił, że moi drodzy, tam ilość 10 lat temu byłem w czymś najmłodszy, no nie ma to znaczenia. Ale to, co dla mnie miało takie chyba kluczowe znaczenie, to było to, że chociaż takie zdanie nie padło z ust Marka, ale dzisiaj tak to identyfikuję, że taki był przekaz podczas tego naszego pierwszego spotkania, które stanowiło początek przygotowań do całego projektu wyprawy na biegun północny, to hasło w mojej głowie wygląda tak, nie? Chłopie, nieważne,
że masz wówczas, że masz teraz 13 lat, że nie masz ręki i nogi, że pochodzisz z przedmieścia niedużego Malborka, z raczej ubogiej rodziny. To nie ma znaczenia. Ja, Marek Kamiński, wiem, nie tylko wierzę w to, ale wiem, że jakbyś się tak, wiesz, naprawdę zebrał, spiął, przygotował do tego, skupił na tym, uwierzył w to, to dałbyś sobie radę podczas tak odjechanej, można powiedzieć, wyprawy, jak wyprawa na biegun północny. A ja ci tę okazję daję, czyli ja ci odbieram wymówkę. Wiecie, jakby wielu z nas mogło sobie powiedzieć, chciałbym, jakby, czy, i pewnie często sobie mówimy, chciałbym, chciałabym coś. No i jakby powiemy sobie, no słowo się rzekło, okej, okay, i tyle, nie? I czekamy, aż tam coś się zadzieje. To tak minimalnie coachingowo, staram się takich hasełek jakoś jak najmniej, ale to, czego mnie Marek podczas tej wyprawy nauczył, to, że marzenia się nie spełniają same, bo się to naprawdę, wiecie, niewiele w życiu się samo dzieje. A już w ogóle niewiele dobrych rzeczy, nie? Takie raczej negatywne się dzieją, nie? Się to się musi ZUS zapłacić w firmie, czy się pracuje, czy nie, a trzeba zapłacić. Się to, nie wiem, mleko może skisnąć, PESEL w którymś momencie zaczyna być może nas sami troszeczkę straszyć. Jakby takie rzeczy się dzieją, nie? A reszta to są rzeczy, które trzeba zrobić, nie? I marzenia można spełniać, można wypracowywać, trochę rozpisując je jak biznesplany. I to jakby sorry w innaturze, to nie jest taka, że to jest kompletnie nieromantyczna wersja, tak już jest, ale jest to wersja dużo bardziej realistyczna. Tak jak w takim dowcipie, był sobie gościu, który bardzo chciał wygrać w totka i tam się modli do Boga i mówi, Panie Boże, dajże mi wygrać w tego totka, dajże mi tę szóstkę uszczelić. No i tak, wiecie, kolejne losowanie, nie wygrywa. Nie, on znowu się mówi, Boże, ale ja tak bardzo chcę, no weź, że mi pozwól, nie? No ja muszę tę szóstkę. W którymś momencie Bóg się wkurzył, schodzi na ziemię i mówi, hopie, ja ci dam wygrać, ale ty chociaż raz kup ten bon, czy jak to się tam nazywa, zdrabkę, czy no, karteczkę z numerkami, to ja ci dam, nie? Musisz mi dać przestrzeń jakoś, nie? Musisz coś dać od siebie. Mi się wydaje, że właśnie czasami jest tak, że no, że my tak sobie mówimy, nie? Że chcielibyśmy, żeby coś się zadziało, tyle, że to się nie bardzo chce zadziać samo. Nie? No i po prostu trochę jest tak, że trzeba się bardziej zebrać do tego, żeby różne rzeczy w życiu realizować, żeby, no mówię, nie szukać tych różnych wymówek, bo wymówki się zawsze znajdą. A osoby niepełnosprawne, my to w ogóle być mamy jeszcze dużo łatwiej, nie? No bo ja nie mam ręki i nogi, no to zawsze mogę sobie powiedzieć, to wiecie, to niech się zrobi, niech się załatwi, niech ten kraj bardziej będzie jakiś, nie? A społeczeństwo bardziej jakieś. A też słyszałem kiedyś takie hasło, że jeżeli chcesz zmieniać świat, super, a zawsze jest warto zacząć od siebie, nie? W sobie szukać takich rzeczy, które można zrobić, nie? I kiedy tak działamy, to znajdują się też wokół nas fajni ludzie. Zresztą, kurczę, no, komu ja to mówię? No, wy to wiecie i na pewno macie na co dzień dużo takich przypadków, nie? Że ludzi chętnych do działania według mnie naprawdę nie brakuje, ale czasem potrzebny jest taki właśnie koordynator, ktoś, kto powie, robimy, nie? No i zacznie robić, nie? A za nim już pójdą ludzie. I zawsze jest tak, że rola lidera jest trudna. Ale myślę, że jest naprawdę wdzięczna. Tak a propos bycia liderem, znaczy ja się nie znam, mimo że przez 12 lat działania fundacji, ale może właśnie opowiem o tym, jak to się na tym nie znam, o swoim doświadczeniu. Otóż przez 12 lat działania naszej fundacji Poza Horyzonty ja pełniłem tam taką funkcję o nazwie prezes. Tak to nazywam na okrętkę, dlatego że ja zawsze się głupio czułem z tym hasłem prezes, bo bardziej nieogarniętej osoby to tam raczej w naszym zespole nie było. Myśmy zespół fundacji mieli mały, taki paraosobowy, kameralny,
Ale chcę wam opowiedzieć o tym, że ja właśnie bardzo długo tak sobie myślałem, no cóż, no, jestem prezesem. No, prezes to taki lider, nie? A lider, to mi się wydawało, że to musi być taki, taki człowiek orkiestra. Taki, co to nie zmotywować, a elokwentny jest, ale zarazem, wiecie, i zwróci uwagę, ale w taki konstruktywny sposób i asertywny. Coś tam o prawie podatkowym wie, coś tam o prawie administracyjnym, na tym się zna, świetną kawę parzy i w ogóle, nie? I w naszym zespole bardzo długo nasze działania wyglądały tak. Ja miałem wspaniałe, prawie same niewiasty pracujące w naszej fundacji, bo to też nie jest żadna tajemnica, że kobiety mają, czy macie, panie, zazwyczaj większy po prostu zmysł i ogarniania różnych rzeczy i bardzo często większą empatię i wrażliwość. I to nie mówię, żeby to nikomu udowalić, tylko żeby naszą męską brać, zmobilizować bardziej do działania i do uwrażliwiania, tak mówię przynajmniej o sobie, że często tego brakuje. W każdym razie, bardzo często było tak, że ja stwierdzałem w którymś momencie, dobra, to ja teraz będę takim liderem przez duże L, gigantyczne. Więc często na spotkaniach takich zarządowych, takich pod tytułem misja, wizja, których było dosyć dużo, stwierdzałem, dobrze, to ja się moje drogie biję w pierś, ale od tego momentu ja będę już w ogóle wzorem, nie? I będę ogarniał to i tamto. I brałem na siebie dużo różnych rzeczy, które potem absolutnie oczywiście zawalałem, więc się załamywałem. Zespół naszej fundacji dokładnie stwierdzał, okej, co Jasiek nie zrobi, to my załatamy. To było takie wieczne łatanie. Ja za jakiś czas stwierdzałem, że dobra, to znowu się zbieram, znowu wiecie, jak w Braveheartcie, pół twarzy na niebiesko, wsiadam na rumaka i płomienne mowy, nie płomienne zorze, się w radę leciało. I znowu przepraszałem, ale teraz to już będę. I znowu i na wszystkim się będę. Nie? Wiecie, no, po trzecim takim spotkaniu pewne dziewczyny stwierdzały, okej, Jasiek, jakby gratulacje, trzymamy kciuki, nie? A my robimy swoje. I naprawdę dużo czasu mi zajęło zrozumienie tego, że lider, oczywiście jeżeli ktoś z was ma takie umiejętności, kompetencje, że właśnie na tych wszystkich rzeczach i jeszcze innych się zna i ogarnia, no to z jednej strony podziwiam, z drugiej oczywiście zazdroszczę, zawiszczę trochę, ale że lider jest w dużej mierze też po to, żeby dobierać zespół. No jak coś się nazywa zespół, to znaczy, że fajnie, żeby to sobie współdziałało, jak w zespole muzycznym, nie? Są tam ludzie, orkiestry, ale zazwyczaj jest tak, że ten śpiewa, ten gra na gitarze, a ten wali w perkusję i lepiej, żeby się nie zamieniali, bo niekoniecznie by to przyniosło jakiś pozytywny skutek, nie? I zrozumiałem, oczywiście reszta mojego zespołu to rozumiała dużo, dużo wcześniej, no, że wcale nie trzeba, nie? Umieć tego wszystkiego, że fajnie jest się dobierać, że ciężko jest mieć naraz umysł taki, wiecie, mega, mega strategiczny i realizujący rzeczy, a jednocześnie być wizjonerem i ten, nie? Więc wam osobiście życzę, żebyście nie musieli takie głupiej drogi jak ja przechodzić, bo zawsze lepiej jest się uczyć na cudzych błędach niż na swoich. Dlaczego to zazwyczaj średnio działa, tego nie wiem, ale wam życzę uczenia się na cudzych błędach. I też się uczyłem bardzo tego, że przyznawanie się do słabości, przyznawanie się nawet do porażek, broń Boże, nie podważa autorytetu lidera, a wręcz przeciwnie. Nie? Pokazuje ludzką stronę. Nie? Słabości są ludzką rzeczą, więc mówię, bardzo zachęcam po prostu was do otwartości, do przyznawania się do tego, co wam nie wychodzi, oraz żeby mało było rzeczy, do których się trzeba przyznawać, żeby jednak było więcej fajnych, aktywnych działań. I mówię, żebyśmy też na tę sytuację pandemiczną i w ogóle przeróżną patrzyli znowu jako na możliwości, nie? Szukali tego, co możemy zrobić, bo ludzi wokół nas no, naprawdę nie brakuje.
zarówno ludzi, którzy chcieliby działać, chcieliby fajne rzeczy robić, jak i ludzi potrzebujących, nie? Ludzi, którzy potrzebują nadziei. Tutaj tak zdjęcia, nie komentując tam mojej menelskiej brody i w ogóle, ale tu zdjęcia, przynajmniej przed chwilą było tam jednego ze spotkań, tu chyba nie w zakładzie karnym, ale w jakimś takim ośrodku szkolno-wychowawczym. Gdyż a propos tego, że czasami łatwo oceniamy. Moi drodzy, ja w swoim życiu różnych ludzi spotykam, ale czasami mam spotkania właśnie w zakładach karnych, w poprawczakach, chociaż pewnie się to inaczej teraz nazywa, w ośrodkach dla nieletnich narkomanów, w różnych takich miejscach. I chcę wam powiedzieć też, że to, co ja mam takie poczucie, co dla mnie najbardziej jakoś wyziera z ludzi spotykanych w takich miejscach, to jest potrzeba nadziei i potrzeba okazji do zrobienia czegoś dobrego. Okazji do uczynienia czegoś dobrego. To, moi drodzy, że ja tu dzisiaj z wami jestem. To, że mam jakieś zdjęcia, które mogę wam zaprezentować. To, że mam żonę z dzieciakami teraz na banicji, na spacerze, żebyśmy się tu mogli spotkać, one się dotleniają. Tam dotlenianie krakowskim powietrzem, to można dzisiaj dostaliśmy, wy w Łodzi pewnie nie, my dostaliśmy takie SMS-ki z tego RCB, że fatalna jakość powietrza, komunikacja miejska za PRI, jeśli nie musisz, nie wychodź z domu. Także, no, to mówią, taki mamy klimat, może u was lepiej. Ale to, że w ogóle, że ta żona i dzieciaki są, że te wszystkie rzeczy, to jest moim zdaniem, ja to identyfikuję, że to jest zasługa tego, że ja w życiu miałem okazję spotkać ludzi, którzy mnie nauczyli tego, że warto być dobrym, że warto się starać, że warto sobie wzajemnie pomagać. A często w takich miejscach właśnie, w tych trudniejszych środowiskach spotykam ludzi, którzy o tym nie słyszeli. Ludzi, którzy nie mają wokół siebie przykładów tego, że warto te pozytywne rzeczy kultywować. Nie? Bardzo często ludzi, którym, jak powiemy, bądź dobry, bo dobro wraca, ci powiedzą, jakie kurde dobro wraca, nie? Bo do mnie czego nie wysyłam, to wraca zło, syf i przekonanie o tym, że jestem nic nie warty, że w ogóle to właśnie do niczego się nie nadaje, z niczym nie dam rady i coś. I wiecie, właśnie myślę sobie przy spotkaniach z takimi osobami, kurczę, że też jest tak, że różne formy wolontariatu, mi przynajmniej, dają takie poczucie wdzięczności za to, co mam. Mówiłem wam o tym, tak wiadomo, tam w dwóch zdaniach, jak wiele pozytywnych rzeczy gdzieś wyniosłem z mojego domu. Z 2 czy 3 tygodnie temu miałem spotkanie na Podkarpaciu dla dzieciaków z 4 takich małych domów dziecka. I też mi chciałem coś opowiedzieć o wartości relacji z rodzicami, a szybko się ugryzłem w język. Pomyślałem sobie, kurczę, nie? Są tutaj dzieciaki, które nie mają jak ponarzekać na rodziców, że byli tacy czy siacy, bo ich nie ma, bo ich nie było, nie? Z jakiegoś powodu. Jak taka osoba, wiecie, zaczynając w którymś momencie, kończąc 18-19 lat, wychodząc na ten świat, do społeczeństwa, na rynek pracy, nie? Jak taka osoba ma znaleźć w sobie takie poczucie, że jest dobra, że jest warta szacunku, że jest warta miłości, nie? Jak taka osoba ma z siebie dawać coś dobrego? I mówię o tym dlatego, że tak sobie myślę, że być może niektórzy z nas, być może my jesteśmy na tym świecie po to, żeby spotkawszy taką jedną czy drugą osobę, dla kogoś takiego być takim odbiciem wartości i godności. Bo myślę, że to jest nasze zadanie, że niezależnie od tego, gdzie pracujesz, niezależnie od tego, jakich ludzi masz wokół siebie, niezależnie od tego, jaki jest cel wolontariatu czy danych projektów, a może wolontariatu długoterminowego, w który się angażujesz, to my dla tych spotkanych przez nas ludzi mamy być odbiciem
poczucia wartości i godności. Myślę, że to jest właśnie szalenie ważna rzecz, przede wszystkim dlatego, że nie wszyscy ludzie w tym naszym społeczeństwie po prostu dostali tyle, ile dostało większość z nas. Nie? Dlatego warto sobie czasami, moim zdaniem, zrobić taki, wiecie, w całym tym naszym rozpędzonym świecie, tym bardziej teraz, pewnie większość z nas siedzi, czeka, nie wiem, przesyłki, a paczkomaty zdążą, nie zdążą, a będą gotowe prezenty na święta i w ogóle, wiecie, takie priorytetowe. Mam tak samo, nie? To nie, że ten mądrzejszy, żeby sobie po prostu pomyśleć o tym naprawdę, co jest ważne, nie? O tym, że mamy wokół siebie różnych ludzi, nie? Na których możemy polegać, że może spotkaliśmy ludzi, znaczy może na pewno, no, jeżeli się tu widzimy na tym naszym spotkaniu, ludzi, którzy nam pokazali, że właśnie, że my możemy coś dać drugiemu człowiekowi i bardzo wielką wartość z tego także czerpać. Dlatego mówię, bardzo nam życzę tego, żebyśmy po prostu jak najczęściej to doceniali i uczyli się takiej, moim zdaniem, bardzo niepopularnej, nie trendy dzisiaj wartości, jaką jest wdzięczność. Uczmy się wdzięczności, bo moim zdaniem po prostu ona naprawdę bardzo wiele zmienia na lepsze. Oby tak się działo jak najczęściej. Moi drodzy, zdjęcia mi tu już przestały lecieć, co znaczy, że gadam parę dobrych chwil. W związku z tym postaram się teraz zamknąć tamten ekran, nie zamykamy wszystkiego naraz. O, chyba się udało. Czy pomyślisz, że ja kiedyś byłem dobry w komputery i w internety? Pewno temu to było. Więc moi drodzy, dziękuję bardzo za cierpliwość i uwagę tych, którzy wysłuchali. I co? I Magdo, droga, może przyjdziemy sobie do części takiej spotkaniowo-dyskusyjno, może kłótliwej, niezależnie od tego, jaką macie ochotę. Jak ktoś ma zażalenia, śmiało można wziąć pomidor, rzucić nim swoją kamerkę. Nie ma problemu. Żeby to zniknęło, to możesz zrobić stop share i to po prostu u góry, tak sobie. No, tak. O, i teraz się widzimy, cudownie. Jan, wiesz co, ja słuchając ciebie, no to mam tutaj dużo mądrych rzeczy zapisanych, bo ja tak mam, że jak słucham, to pomaga mi to po prostu, jak notuję, ale rzeczywiście powiedziałaś o tak wielu sprawach, tak wielu aspektach przezwyciężania, a właściwie to, co mi się podobało, to, co powiedziałeś, że konfrontowania się z trudnościami i też traktowanie ich jako jeden z aspektów życia, że nie eliminowania, nie wygumkowywania, tylko jakby konfrontowania się, ale też nawet takiej uważności na to, że w tym może być jakaś bardzo ważna wartość, bardzo cenna lekcja i to, co mówiłeś o ludziach już, to taki, wiesz, gdzieś ciepło mi po prostu się zrobiło w sercu, kiedy mówiłeś o ludziach też, których spotykasz na drodze właśnie przy okazji podróży, o których wszyscy słyszeliśmy. I w mediach o nich było głośno, ludzi z pierwszych stron gazet, ale też takich, którzy są po drodze tylko z tobą, tak? My się o nich nie dowiemy, ale też takich najbliższych ludziach. Rozczula mnie też to, jak mówisz o rodzinie, bo to, no właśnie, bo tak czuję, że to jest taka bardzo istotna wartość, która też cię napędza i daje ci nadzieję i motywację, tak? Jak mówisz cudownie o swojej żonie, także to właśnie tutaj jedno takie, wiesz, z pytań było właśnie takie, co zrobić, jak jest już tak bardzo źle, jak jest tak beznadziejnie. Ty trochę o tym wspomniałeś, że właśnie masz takiego dobrą duszę, która tak z wałkiem, tak, nad tobą oczywiście gdzieś tam ci mówi ważne rzeczy i daje takiego kopa, ale tutaj parę było takich pytań, co zrobić, jak jest beznadziejnie i ciężko. I jak wręcz nawet ktoś zapytał, jak odbić się po prostu do dna, a czasami no, dla nas wszystkich oczywiście to dno bywa w różnym momencie. Jasne. No to mi kilka takich rzeczy przychodzi do głowy. Jedna to jest taka myśl, którą się czasami dzielę,
A się zastanawiam, czy ktoś mnie kiedyś ochrzani o to, że to jest głupie i bez sensu, bo nie wiem, bo może tak jest z psychologicznego punktu widzenia. Że ja też sobie myślę, że właśnie działania wolontariackie w różnych przestrzeniach, nie tylko te, ale jednak te są bardzo często, tak jak powiedzieliśmy niejednokrotnie, takim pretekstem do spotkania ludzi w zupełnie innej, można powiedzieć, rzeczywistości, to myślę sobie, że takim motywem, który trochę nam może pomagać, to może być właśnie porównanie się do ludzi, którzy mają trudniej, którzy mają, można powiedzieć, gorzej. To jest oczywiście bardzo względne określenie. Tak jak powiedziałem, każdy ma jakąś tam swoją biedę, czy inną płaszczyznę swojej biedy, ale porównać się nie po to, żeby, wiecie, żeby tak sobie nieładnie mówiąc, po laczkowatemu powiedzieć, ha, przynajmniej ktoś ma gorzej, tylko po to, żeby bardziej docenić właśnie rzeczy, które mamy. Ja wiem, że to jest taka czasami mglista motywacja. Może się kojarzyć z tym, jak, nie wiem, pewnie wielu z nas ma takie wspomnienia, jak byliśmy mali, rodzice nas karmią i mówią, zjedz, bo dzieci w Afryce nie mają. Nie? I tak myślę sobie, że te porównania muszą być jednak troszeczkę bardziej życiowe, nie? No bo to na mnie to przynajmniej niespecjalnie jakoś empatycznie działało, ale dla mnie przynajmniej takie spotkania właśnie z ludźmi w tak trudnych sytuacjach, chociażby tak jak mówię ostatnio to z dzieciakami z różnych względów porzuconymi. No mi pozwala bardziej docenić to, że ja mam rodziców, nie? Że wiecie, że naturalne jest to, że skupiam się na tym, że a tu mi coś nie pasuje, a tu czegoś nie rozumiem, a tu święta, wiecie, dla kogoś święta to fajny czas spędzony z rodziną, dla kogoś przykry obowiązek, a dla kogoś czas samotny, jakby dla każdego zupełnie co innego, nie? Ale myślę sobie właśnie znowu o tych różnych rzeczach, które mam, które mi dają dużo radości, nie? Co zrobić, żeby się odbić od dna? Tak naprawdę ja tu zawsze mówiąc o tym będę jakoś krążył i to wszystko będą teorie, dlatego że nie ma, mojej drodzy, to chyba wiemy, doświadczamy tego, że nie ma złotego hasła, które byłoby remedium na nasze problemy. Nie ma takiego, nie wiem, takiej jakiejś myśli, która by każdego motywowała. Wiecie, ktoś ma gorszy dzień i wystarczy mu pooglądać śmieszne koty na YouTubie i już go tam to podniesie, ale nie powiem, że dla kogoś, kto cierpi na depresję, śmieszne koty z internetu wystarczą, bo na pewno nie. Więc każdy ma swoją drogę. Ja też zachęcam tylko do tego, żeby jeżeli naprawdę mamy różne rzeczy, które nam w życiu jakoś mocno ciążą, mocno przeszkadzają, to żeby też nie bać, nie wstydzić się, zgłosić się o pomoc. Ja sam mam takie doświadczenie kilku lat spędzonych na terapii, na psychoterapii, już w swoim dorosłym życiu. Bo sam tak miałem, że przez wiele lat mi się wydawało, że no cóż, nie wiem, jeżdżę na spotkania, pokazuję swoją niepełnosprawność, opowiadam o tym, jak, nie wiem, o śmierci brata, o pożarze, o moim wypadku, o różnych trudnościach. No to chyba naturalne, że mam to tak wszystko poukładane i psychologicznie ujmując przepracowane. No ale jednak w różnych momentach życia się okazywało, że nie do końca, że są jednak takie różne połączenia w naszych głowach, z których ja sobie kompletnie nie zdawałem sprawy, nie? Że ja mam na przykład problemy z takim głębszym przywiązaniem i otwartością, na przykład ze względu na to, że nie mam do końca przepracowanego tematu śmierci mojego brata, że mam jednak wyrzuty sumienia, co się objawia w zupełnie po prostu takich elementach mojego życia, w życiu bym ja tego nie połączył, a naprawdę teraz widzę tam połączenia. I ja super się cieszę, jestem mega wdzięczny mojemu psychoterapeucie, który naprawdę dużo mi pomógł, nie? I myślę, że dzisiaj też mojej żonie troszeczkę łatwiej może być przez to, więc
Więc naprawdę nie ma się co wstydzić, nie? Ja kiedyś, tak po prostacku powiem, jak wielu ludzi uważałem, że do psychologa chodzą psychole, trzeba być zdrowo szurniętym i sam kiedyś miałem taką myśl, że jejku, no ja nie pójdę do psychologa, bo może, wiecie, bo może się jeszcze, to jest takie najlepsze myślenie, nie pójdę do specjalisty, bo jeszcze się okaże, że coś mi jest, nie? To jest pewien powód, dla którego wielu z nas w ogóle zaniedbuje różne ważne badania, nie? A co? Tak sobie jakoś funkcjonuje, a pójdę się zbadam i jeszcze coś wyjdzie. Nie? No ale to jest trochę absurd. To jest zamiatanie problemów pod dywan i uciekanie od nich. Tak miałem, że się kiedyś bałem, że pójdę do psychologa i co, już pewnie wyjdę w kaftanie, co nie? Bo jak zobaczę, co ja tam we łbie mam. Ale jednak się tak nie wydarzyło i tak się nie dzieje. A jest to naprawdę bardzo duża wartość. Nie mówię, że każdy powinien chodzić do terapeuty, ale że warto jest po prostu czasami tak symbolicznie rzecz ujmując, robić sobie wędrówki po swojej głowie i patrzeć, co tam można by było poprawić, żeby być po prostu lepszym człowiekiem. Też mam takie właśnie, też słyszę w tym przekazie, w tej wcześniejszej opowieści, ale też w tej odpowiedzi teraz, że często no, tym właśnie wsparciem jest obecność drugiej osoby. Tak jak powiedziałaś, że właściwie najważniejsze jest być, tak, ten dar czasu, uwagi, to jest najcenniejszy dar, który możemy dać drugiemu człowiekowi, ale właśnie też ta obecność drugiej osoby, że też jak się obnażymy czasem z tych słabości, to się nie stanie tak, że wszyscy znikną dookoła, że zostaną może nieliczni, może niektórzy, może zupełnie inni, którzy się spodziewamy, ale że są tacy, których możemy też poprosić o pomoc, o wsparcie. Tak. Też tutaj niektórzy pytają, jak znaleźć takiego przewodnika. Nie wiem, jak znaleźć przewodnika. Jak znaleźć przewodnika? Czego szukać? Bo myślę, że to też jest tak, że się wyczuwa po prostu pewne osoby, które są no, blisko, czy są też takie życzliwe nam, a czy ty jakoś masz taką osobę i mógłbyś powiedzieć, co takiego w niej jest, co właśnie jest największym, no nie wiem, takim darem, który ci daje, oprócz tej obecności? To tak, to moi drodzy, na pewno znowu nie ma żadnej recepty na to, jak znaleźć kogoś, kto będzie na nas pozytywnie wpływał, bo to tak samo jakby próbować odpowiedzieć na pytanie, jak znaleźć miłość życia? No różnie, ktoś sobie może pomyśleć, a to nie wiem, poszukam sobie być może swojej przyszłej żony gdzieś, nie? Pójdę na miasto i poszukam. No to gdzie? No to może, żeby taka inteligentniejsza oczytana, to może w bibliotece, nie? Znajdę, tak to przychodzi mi do głowy. No i oczywiście, że na pewno spośród tych tam 7 miliardów, czy ilu nas jest na świecie, na pewno się zdarzyły kiedyś takie historie, że on i ona poszli do biblioteki, poznali się i stanowią teraz udane małżeństwo, czy po prostu parę, w ogóle nie stygmatyzuję, co jest jakieś słuszniejsze, każdy po swojemu wybiera, ale jednak jest tak, że no, pewnie są to bardzo nieliczne sytuacje i myślę, że ważna jest po prostu na co dzień taka pewna uważność i otwartość. Nie? Znam parę takich osób, które trochę tak marno tak funkcjonują, po prostu jak z jakimiś klapkami na oczach, że naprawdę nie zauważają ludzi dookoła. A ja tak może naprawdę wielu fajnych ludzi poznałem w jakimś takim jakimś zbiegiem okoliczności i coś tam sprawiło, że się zakumplowaliśmy. Na pewno ważne jest to, żeby starać się otaczać ludźmi pozytywnymi. I to oczywiście znowu słowo pozytywny jest takie mieszane, bo pozytywny to nie znaczy to tak jak człowiek, nie wiem, szczęśliwy, a człowiek wesoły. Nie? To są dwie zupełnie inne rzeczy. Nie? Można być człowiekiem, nie wiem, ciężko gdzieś załamanym w środku, ale sobie ten amerykański uśmiech przykleić, sobie taśmę tu dookoła naciągnąć i wyjść i opowiadać dowcipy. I wtedy się robi wrażenie człowieka takiego wesołego, co niekoniecznie znaczy, że szczęśliwego w środku.
Jak gdzieś przeczytałem, Boże, nie przeczytałem, tylko na jednej konferencji usłyszałem takie zdanie i to swoją drogą w Warszawie, na spotkaniu Korpusu Solidarności. Tam jedna pani psycholog mówiła, że według niej jedynym takim sensownym i można powiedzieć, że miarodajnym miernikiem, to jest masło maślane, ale miarodajną skalą poczucia własnej wartości jest to, jak ludzie, jak nasza obecność wpływa na poczucie wartości innych ludzi. To znaczy, czy ludzie raczej do nas lgną i gdzieś wymieniamy się pozytywnymi rzeczami, czy też nie. Bo są tacy ludzie, którzy mówią czasami, ja parę takich osób poznałem, mówią, że a oni są życiowymi pechowcami, że w ogóle przyciągają złe wydarzenia i złych ludzi. I niestety moim zdaniem zazwyczaj prawda nie jest taka, że ktoś jest szczęściarzem, a ktoś jest pechowcem, tylko że to w dużej mierze jednak z naszych doświadczeń, z naszego konstruktu psychicznego, z naszego charakteru, sposobu bycia wynika, do jakich ludzi jest nam bliżej, a do jakich nie. I czasami pewnie są takie sytuacje, znaczy na pewno, że warto jest dość diametralnie zmienić swoje otoczenie, zmienić swoje środowisko, bo się bardziej jest napychanym tymi negatywnymi przykładami, negatywną jakąś energią, jakkolwiek kontrowersyjne słowo, energia. I moim zdaniem po prostu, jakby to określić, żeby to znowu nie było jakoś źle odebrane. Że ja uważam, że z jednej strony mega wartościowe jest to, kiedy w życiu spędzamy czas i spotykamy się z ludźmi, którzy mają mocno zróżnicowane światopoglądy, bo to daje przestrzeń po prostu do rozwoju, nie? Kiedy spotykamy ludzi, którzy myślą w taki sam sposób jak my, no to fajnie, bo możemy się tam wzajemnie poklepać po plecach i trochę sobie pogadać, utwierdzając się w tym, co już i tak sądzimy, ale mniej się rozbijamy, nie? A moim zdaniem fajnie jest się konfrontować z osobami, które mają inne podejście. To jest oczywiście trudne, bo moim zdaniem my jesteśmy w społeczeństwie dosyć żenująco niską mamy zdolność do konstruktywnej dyskusji. Nie do przekrzykiwania się, tylko jednak do dzielenia, nie? Że ten jest taki, a ten jest siaki. Nie? Że ważne jest to po prostu, jakimi ludźmi jesteśmy. Czasem też jakichś konkretnych przykładów nie podawać, żeby też swoim światopoglądem, wiecie, nikomu tutaj nic nie narzucać. Ale ja na przykład bardzo cenię to, że mam wokół siebie paru takich znajomych, z którymi spokojnie możemy sobie siąść na kawę, herbatę, winko, porozmawiać, wręcz pożreć się, pokłócić się, bo mamy mocno inne jakieś takie fundamenty naszego światopoglądu, ale po spotkaniu powiedzieć sobie okej, to fajnie, wszystkiego dobrego, do zobaczenia i szczerze sobie powiedzieć miłe słowo na pożegnanie i spotkać się po raz kolejny, nie? A w międzyczasie nie obgadywać, jakiego ja w ogóle planta spotkania, jak on w ogóle może coś takiego myśleć, nie? No to wiecie, no świat jest różnorodny, nie? No ja nie wiem, ja lubię rocka, trochę lubię elektroniki, ale nie lubi disco polo, ale nie powiem, że Boże, jak można lubić disco polo. Każdy, kto lubi disco polo, to na pewno jakiś jest w ogóle taki, nie? I takich ludzi się powinno zamknąć. No nie, no, bo równie dobrze ktoś może powiedzieć, że muzyka, której ja słucham, jest absolutnie, jest to kakofonia dźwięków jakichś, nie? Ale to nie determinuje tego, jakim jest kto człowiekiem, nie? Więc ja bardzo zachęcam do tego właśnie, żeby też się uczyć rozmawiania, nie zamykania się tylko i wyłącznie na ludzi, jak to się mówi, ze swojej bajki, ale też na właśnie możliwość rozmowy z ludźmi spoza, bo mi się wydaje, że my się czasami tak właśnie grupujemy, bardzo, bardzo grupujemy. Jesteśmy w takiej bańce, prawda, że
No właśnie, lubimy tych sobie podobnych, a to, co mówisz, też jakoś tak kojarzy mi się z akceptacją, z tym, że po prostu mamy inaczej i z taką akceptacją i z szacunkiem, miłością po prostu do drugiego człowieka, jako człowieka, który jest inny, ma prawo być inny i trochę to ocenianie takie jest w kontrze do tej akceptacji, nie? To zresztą to ocenianie, co mówiłeś. Jeszcze jak mówiłeś o przewodniku, o tym, że nie, że też nie możesz podać jakiegoś wzoru, ale też sporo osób tutaj chciałabym pochylić się nad takim pytaniem i zaprosić cię do odpowiedzi na to, czy wierzysz w Boga i czy wiara jest jakimś ważnym elementem twojego życia, czy ci pomaga? No mam tu wydzieraną, wygrabiarowaną taką rybkę, to nie tylko dlatego, że czekam na rybę po grecku w te święta, chociaż to też, ale jakby wiara to nie tatuaż z rybką. Tak, ja jestem wierzący. To są, wiecie, zawsze takie dosyć trudne tematy i kontrowersyjne z tego powodu właśnie, o którym przed chwilą wspomniałem, nie? Że często jest tak, że słowa są napiętnowane pewną, nie wiem, jakby wrogością do rzeczy w kontrze, nie? To znaczy ja nazywam siebie osobą wierzącą i nazywam siebie patriotą. Ale wiem i też niedawno w radiu słuchałem sobie takiej audycji, że teraz już nawet słowo patriota, ono jest mocno kontrowersyjne, bo jednak patriota to bardzo często w takim rozumieniu publicznym jest już prawie fanatyk, prawie nacjonalista, no już nie można tak bezpiecznie powiedzieć o sobie, że się jest patriotą, nie? Albo ktoś zdecydowanie zadaną opcją polityczną, nie? A ja mam przywiązanie do miasta, z którego pochodzę, do kraju, w którym żyję i do narodu, w którym jestem. Bo o taką, nie? Że uważam, że jest trochę jak rodzina, czy rodzina na zdjęciu. Nie? No jakby się tego nie wybiera, ma plusy i minusy, ale jest. I to jest jakaś nasza wspólna wartość, wspólne dobro. A tu rzeczywiście znowu zacząłem od tego odchodzić daleko od pytania. Ja wierzę w Boga, ja mam ileś swoich też doświadczeń, ja to identyfikuję jako działania Pana Boga w moim życiu, Pana Boga, na którego oczywiście przez wiele lat byłem wkurzony, obrażony i w ogóle zbulwersowany, że jak tu mógł dopuścić do takich doświadczeń w życiu moim czy mojej rodziny. Ale no to tak jest, że czasami trzeba od pewnych doświadczeń się trochę oddalić, spojrzeć na nie z dystansu, żeby zobaczyć właśnie pewne pozytywy, tak jak mówiłem na początku, nawet pewne błogosławieństwo w tych trudnych doświadczeniach. Ale też osobiście mam tak, że spotkając różnych ludzi w swoim życiu, bardzo często mam takie doświadczenia, że ludzie, jak ja to nazywam, mądrze wierzący w Boga, oczywiście nie podam żadnej definicji mądrej wiary, każdy to widzi inaczej, ale że bardzo często są to ludzie, którzy mają podobne takie wartości, które mi osobiście odpowiadają, nie? Że jakby wiara chrześcijańska to jest jedno, ale wartości katolickie to są wartości, które są obiektywnie dobre. Problem się pojawia oczywiście w kwestii tego, i to pewnie wiele osób jakoś bardziej antyklerykalnie nastawionych do otaczającego nas świata czy kraju powie sobie, no dobra, wartości chrześcijańskie, a gdzie one są, gdzie one się, czemu one się objawiają, a czemu jest tyle różnych problemów i zła i w ogóle, nie? No ale świat jest jaki jest, jest pokręcony, ludzie są słabi i grzeszni. Jak to my czasem mówimy z moją mamą, nie jest tak łatwo spotkać w kościele nawróconego księdza. To jednak jest dosyć trudne, ale dla mnie wiara jest ważną rzeczą i bardzo się cieszę, że przede wszystkim ja miałem szczęście w życiu spotkać wielu mądrych ludzi po święceniach, tak, wielu sensownych, ale jak to mi kiedyś bardzo ładnie powiedział sam zresztą jeden ksiądz,
że to jest tak, że samo wyświęcenie człowieka na księdza czy zakonnika nie zawsze całkowicie zmienia jego świat. Sam powiedział, jeżeli człowiek jest całe życie bucem, to po święceniach będzie po prostu konsekrowanym bucem, ale nie znaczy, że... Ale mówię, to są słowa księdza, to ja się nie było, że ja też. Ja poznałem, spotkałem w życiu wielu, wielu fajnych i to mnie bardzo cieszy. Więc jakby tu znowu jest tak, że generalizacja na każdy temat zapewne się sprowadza do tego, jakie my mamy doświadczenia, nie? No bo jeżeli, nie wiem, no cokolwiek nas po prostu spotka, nie? Jak nie wiem, jak człowiek, jak się facet zakocha, kobieta go oszuka, to sobie powie, kobiety są niewierne, nie? Jak przyjedzie, nie wiem, Niemiec i cię okradnie, to powiesz, Niemcy kradną. Też zapewne zazwyczaj się mówi na odwrót. Generalizujemy zazwyczaj na podstawie jednego czy kilku ludzi, nie? Spotkamy takiego księdza i mówimy sobie, jest beznadziejny, Kościół jest beznadziejny i w ogóle inne rzeczy, nie? Ale każda jedna generalizacja jest krzywdząca i moim zdaniem no ciężko jest określić jakąkolwiek grupę społeczną. Jakbyśmy chcieli powiedzieć, no właśnie, jacy są mężczyźni albo jakie są kobiety? No bo spotkamy różnych, nie? Ja spotkałem wielu facetów buców, a spotkałem wspaniałych, nie? Spotkałem kobiety takie i kobiety inne, nie? No więc mówię, generalizacja zawsze krzywdzi i moim zdaniem trzeba po prostu od niej uciekać. Dzięki bardzo. Słuchajcie, kochani, mam jeszcze parę minut, więc tak sobie myślę, że może teraz Wam przyszło jakieś pytanie, które jest istotne, ważne, które chcielibyście zadać, więc teraz jest taki moment dla Was. Póki jeszcze tata zabiegany ma tą chwilę oddechu. Tata zabiegany od półtorej godziny siedzi na kanapie. O, mam zabiegane życie. Uff. Okej, to zapraszam. Kasia Król, widzę, że podnosisz rękę, to zapraszam. Jak włączę kamerkę i mikrofon. Witam bardzo serdecznie. Chciałam panu bardzo podziękować za to spotkanie. Myśmy się kiedyś poznali w Łodzi na konferencji dotyczącej pracy osób niepełnosprawnych. Aha. Jak na takich też targach pracy, tak? Tak, nie wiem, czy pan pamięta w ogóle. Pamiętam. Powiem tak, że obserwując pana od lat, jest to dla mnie niesamowite i mówię to całkiem szczerze, jak pan się rozwija, jak pan dojrzewa z czasem. Słuchałam różnych, słucham szkoleń pana, czy jakichś tam wypowiedzi, to naprawdę widać, że i tak się zastanawiam, no 30 tam kilka lat, no, to co będzie w wieku 60 lat, ale naprawdę bardzo się życzę panu naprawdę wszystkiego, co najlepsze. Rozwoju dzieci, żeby widzieć, jak dzieci się rozwijają, bo to jest chyba też bardzo dla rodziców rozwijające i naprawdę samego szczęścia, no i na następnych sukcesów, żeby właśnie na tym jednym sukcesie nie pozostać, tylko coś nowego osiągnąć. Tego życzę z całego serca. Super, dziękuję prześlicznie za te szalenie miłe słowa, bardzo, bardzo mi przyjemnie. Ja tak jak mówię, no ja jestem tym, kim jestem dzięki innym, dzięki ludziom, których spotkałem i których spotykam i to jest dla mnie naprawdę przeogromny dar, bo tak jak mówiłem, no... Nie wiem, może to już jakoś tak zbyt filozoficznie, ale też czasami troszeczkę działając, mając doświadczenie spotkań z osobami w kryzysie bezdomności, poznając różne historie ludzkie, też sobie czasami myślę, kurczę, naprawdę, że to zbieg różnych, absolutnie nie przypadków, ale naprawdę wielu różnych czynników niezależnych ode mnie sprawił, że ja jestem tu, gdzie jestem, a ten człowiek, którego tutaj akurat spotykam,
żyje na ulicy, a bardzo często, gdyby po prostu różne inne czynniki w jego życiu inaczej zagrały, w moim życiu inaczej, bardzo niewykluczone, żebyśmy po prostu byli w tym momencie pozamieniani miejscami. Nie? I to mnie tylko mówię, znowu prowadzi do tego, żeby być za to wdzięcznym. A tak powoli pointując, powiem, bo tak się śmieję ostatnio, że mam takie poczucie, że te właśnie przygotowania do, nie wiem, maratonu, triatlonu, tych różnych wypraw górskich, to były tak naprawdę wszystko nie wyprawy same w sobie, lecz treningi do tego, żeby właśnie zostać tatą. I uważam, że to rodzicielstwo to są naprawdę wyzwania. Uważam też za absolutnie oburzające, że nie dostaje się za to orderów, pucharów i innych rzeczy. Czy jest to traktowane jako takie powszechne i w ogóle, a za jakieś bieguny to dla człowieka, tam z jakichś programów, podziwy, jakieś puchary, to w ogóle absolutnie to jest wszystko po ten. Także ten, jakby mamy dobrych ileś lat teraz z żoną zapracowanie na jakiś taki mentalny puchar z serca, może od dzieciaków, mam nadzieję, że to kiedyś. Ale jak będą miały takie charaktery, chociaż po części, jak ja miałem jako nastolatek, to naprawdę... To nie jeden maraton przed tobą. To nie będzie lekko. Tak jak mówię, teraz mi też jest łatwo się tak mądrzyć czasami, jak sobie gdzieś tam rozmawiamy na temat rodzicielstwa. O, taki to ja teraz jestem mądry, bo tam mówię, tam... Synek 2 miesiące, no to po prostu się go nosi. Córeczka 1,5 roku, więc coś tam sobie gada, ale jeszcze nie negocjuje specjalnie mocno. I się mądrzyć można na temat metod wychowawczych, a wiem, że każdy rok będzie weryfikacją i jednak będzie się upominał o pokorę. Jeśli czego, jakbyś chciał coaching rodzicielski, to ja zapraszam. Mam 2 muszkieterów, 16 i 14 lat. O, to no. na pewno przyjdzie czas, że się to przyda. Bardzo. Tak, ale genów nie wydłubiesz niestety. No, próbować można, ale tak, pewnie. Skutków się nie. No, zawsze mogę liczyć na to jednak, że ta mieszanka genów to bardziej tak ten, że te moje geny to słabsze i że jednak więcej tych genów żony przejdzie. Żeby ona jeszcze była jakimś takim spokojnym, siedzącym w miejscu zaczytanym mrukiem, to by były większe szanse, ale no też taka jest zakręcona, więc raczej nie ma szans, żebyśmy mieli spokojne, wyciszone pociechy. Już to trochę widać. Kto jeszcze ma ochotę pogadać chwilkę? Dosłownie chwilkę. Ja chciałabym podziękować za to, za tak piękne przedstawienie problemu. Super. To się bardzo cieszymy, że tak tu nasz grudniowa można powiedzieć noc, nie? Co tam? Wieczór, nie noc jeszcze. Nie, wiem, że wieczór, ale jednak jak się tak wygląda, jest 18, czyli ciemno za oknami, to jest noc. Od ponad 2 godzin latarnie miejskie świecą, to prawie. Piękna wypowiedź na temat wolontariatu. Super. Wolontariat jest naprawdę bardzo potrzebny i taki zbliżający do ludzi. No nie wszyscy się do tego garną, no to wiadomo, każdy ma swoje inne predyspozycje, ale fajnie jest tak właśnie w wolontariacie popracować z fajnymi ludźmi, z przyjaznymi ludźmi i to wszystko. Ja jeszcze raz bardzo dziękuję. Super. Madzi, dziękuję za to, że mnie zaprosiła. Mobilizowała mnie do tego. Super, powiem jeszcze tak, słuchając, bo niestety moja kamera nie chce mnie pokazać, słuchając wypowiedzi, zrobiłam 8 kartek świątecznych. Wolontariacko. No to właśnie, taka zaleta można tutaj. Ja, tak jak mówiłem na początku, jedną kobiety to jednak potrafią więcej rzeczy naraz.
Super. Bardzo dziękuję, tylko chcę powiedzieć właśnie, że jak najbardziej, tak jak pani powiedziała, wolontariat jest szalenie ważny, zbliżający, nie każdy człowiek jest do niego przekonany, bo myślę, że w dużej mierze dlatego, że wiele osób nie ma takich doświadczeń, nie? I myślę, że my wszyscy też jesteśmy po to, żeby swoimi przykładami po prostu zachęcać i pokazywać, że to jest fajne. To nie ma znaczenia, czy tam się punkty za to dostaje w danej szkole, czy coś, a że tam fajnie sobie można w CV potem dopisać. Można dopisać, można nie dopisać, ale nie to jest klucz. Jeżeli to jest w jakiś sposób, który może kogoś zmotywować do tego, żeby te pierwsze kroki począć w wolontariacie, to niech sobie będzie, ale że naprawdę dużo, dużo dobrego to niesie i myślę, że wolontariat jest potrzebny obu stronom. Że naprawdę wolontariat jest potrzebny osobom potrzebującym, i jest potrzebny wolontariuszom. Nam jest bardzo potrzebny. Tak, ale żeby być wolontariuszem, trzeba mieć do tego dyspozycję. To jest warunek konieczny. Ale dużo osób jest Ja mam takie poczucie, że predyspozycje mamy, tylko to jest kwestia chyba chęci też, tak? I też tego, że może nie dziś, może kiedyś, może jakoś przypadkiem, może spontanicznie, a może długoterminowo. To wszystko jest chyba kwestia też takiej właśnie uważności na to, co mi w duszy gra po prostu i tego, że mamy też różne opcje pomagania. Nie zawsze możemy być wolontariuszami, ale możemy w jakiś sposób inny gdzieś dać komuś tą miłość, uwagę. I myślę, że to, co ty tak też zamykając to spotkanie pokazałeś, Jasiek, to ja przede wszystkim bardzo ci dziękuję za to spotkanie, że znalazłeś też dla nas czas, ale za tą autentyczność i za to, że mówisz jak jest i jak się rzeczy mają u ciebie i że u innych to może być zupełnie inaczej, że masz też taką, no wiesz, taką wrażliwość i jakąś taką... Na drugą osobę, na drugiego człowieka, ale przede wszystkim tą autentyczność. I myślę, że to jest też bardzo cenne w wolontariacie i w życiu. Po prostu bądźmy sobą i dawajmy dobro, ile wlezie. Dokładnie, dokładnie. Po prostu. Ładnie tak, zgadzam się całkowicie. Dobrze, moi drodzy. Ja czytam tutaj podziękowania za spotkanie, także wszyscy tutaj dziękują na czacie i także przesyłam ci również podziękowania. Kochani, mam tylko jedną jeszcze propozycję, ponieważ ja tutaj robię sobie takie zrzuty ekranu, jeśli chcielibyśmy może jakieś takie grupowe zdjęcie, to jeśli chcecie się pokazać to jeśli możecie teraz włączyć kamerki, kto może, ten może, tak na 3-4, powiemy wolontariat, ale nie wolontariat. Nie, oczywiście, bądźmy sobą i bądźmy autentyczni w tym, słuchajcie, no to ciach, robię to. 3-4. Dobra, mamy to. I cóż. Bardzo dziękujemy. Kochani, wszystkiego dobrego. Już tak przedświątecznie. Tak, to już naprawdę lada chwila, momencik i będą święta. A potem nowy rok i masa rzeczy do zrobienia. Więc tu nie ma co się szybko podjeść, spotkać się i w ogóle, a potem, żeby tam kalorie świąteczne spalić, to działać. No to Jaśku, ostatnie słowo dla nas, jakaś rada, porada, pożegnanie. Rada, porada. Ja tam za dobry nie jestem w jakimś, żaden ze mnie tam kaznodzieja, ani sobie nie przypisuję takich, ich, nie wiem, powinności czy coś, ale no... zwłaszcza w te święta. Ja też bardzo, bardzo proszę, z jednej strony oczywiście skupmy się na naszych bliskich, na tym, żeby się trochę wyciszyć w ten czas, ale też jednocześnie sobie w serduchu pomyślmy o tych osobach, które są w tym momencie same, a dla których też możemy coś zrobić, być może w tym momencie symbolicznie, a być może lada chwila coś też konkretnie.
To jedno, a drugie to, że pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy przykładami, że każdego dnia to, co robimy, stanowi przykład. Przykład pozytywny bądź negatywny, bo robiąc głupoty, też jesteśmy przykładem, tylko niezbyt fajnym. Starajmy się po prostu być jak najfajniejszym przykładem i działać tak, gdzieś chyba przeczytałem, żeby ktoś kiedyś chciał kroczyć po naszych śladach. Bo ładnie ujął, kradnę te myśli, jak wiele innych. I tyle. Wszystkiego dobrego, kochani. Dzięki. Póki co dobrego wieczoru i mam nadzieję do zobaczenia kiedyś w Łodzi. Zapraszamy. U nas smog troszkę mniejszy jednak. Nie dostaliśmy dzisiaj powiadomień. Wszystkiego dobrego, Janku, dla ciebie, dla całej rodziny. Pięknego czasu świątecznego i dobrego roku następnego. Dzięki ogromne. Wzajemnie. Dzięki. Pozdrawiamy. Do zobaczenia. Pa. Dziękujemy.